Pan powiedział o tym, żeby odebrać platformie żeby odebrać platformie subwencje, bo za niemieckie pieniądze robi sobie akcje. A pan wie, kto będzie na przykład pańskim rywalem z Platformy Obywatelskiej? Pojęcia nie mam. A jak pan myśli? Stawiam na mimo wszystko Tuska. Mimo wszystko Tuska. Czyli pan się przygotowuje do rywalizacji z Donaldem Tuskiem? Nie. Bardziej niż... Ja się nie przygotowuję do rywalizacji ani z Tuskiem, ani z Trzaskowskim. Zamierzam po prostu prezentować swój program i kiedy oni w końcu się zdecydują i pokażą tego kandydata, no to wtedy być może będę już musiał z nim rywalizować. Teraz nie ma z kim rywalizować, choćbym chciał. Ja wiem, już pan powiedział, że nie mam, że w zasadzie w tej chwili to pan jest jedyny. Jestem to liderem tego wyścigu. Nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiSu. Mhm. Oprócz tego, że musi być taki jak pan. Ładny, właśnie musi być inny, gładki. Bo musi być wysoki, a nie jestem wysoki. Musi być przystojny, dorodny, tak? Jeszcze jakiś taki silny. To nie pasuje. Nie nadaje się na kandydata PiSu. Ale jest PiSu, pan szczupły, jest pan przystojny chyba. Znaczy mówię mam chyba... coraz większe wrażenie, że pan redaktor ze mnie kpi, zwłaszcza nie, ten szczupły. Nie, znaczy, no błagam pana. No. Ja wiem, jak ja wyglądam, a pana jest o połowę, no to znaczy, że pan jest szczupły. Możemy się tak umówić. Jesteśmy szczupli, wysocy i przystojni. No dobrze, a teraz poważnie, skoro to są te kryteria, a pan mówi sam też o sobie, że nie jest prezydencki, no to ja nie wiem, co pan tu robi w tym wyścigu. Próbuję zmienić obraz prezydenta. Chciałbym, żeby prezydent był samodzielny, ja, niezależny. Jak chcę, pan na przykład powiedział coś takiego w swoim wystąpieniu. Niemcy wysyłają nam tutaj imigrantów. Jak zostanę prezydentem, to policja aresztuje te niemieckie radiowozy i tyle. Wie pan co? Wszystko świetnie. Niemieckich policjantów. Tak. Radiowozy trzeba zarekwirować. Zarekwiruje pan radiowozy, nie ma niemieckich policjantów, wtrąci do aresztu. Jest tylko jeden kłopot. Nie będzie pan miał do tego absolutnie żadnego prawa. Pan nie czytał konstytucji, pan nie wie, że prezydent Panie nie może redaktorze, tego zrobić. Pan doskonale wie, jak działa świat, tylko pan udaje, że nie wie. Nie. Jest zupełnie oczywiste, jeżeli prezydent zaprosi na obiad ministra spraw wewnętrznych i administracji i z nim ładnie porozmawia, to jest w stanie go do różnych rzeczy namówić. Nie wydaje mi się, żeby Andrzej Duda był w stanie w tej chwili obecnego ministra spraw wewnętrznych do czegokolwiek namówić. Tak. Myślę, że Tomasz Siemoniak będzie mu jadł z ręki i powiedział... A myśli pan, dobra, że Donald Tusk i cała jego kancelaria to naprawdę nie czytają, co podpisują i prezydent Andrzej Duda nie nakłonił premiera Donalda Tuska do tego podpisu? Myślę, że nakłonił. Ma pan aż takie złe zdanie o premierze Donaldu Tusk. Więc Andrzej Duda był w stanie nakłonić Tuska na złożenie tego podpisu, to będę w stanie szefa MSWiA nakłonić do innych rzeczy. Na przykład do tego, żeby aresztowali niemieckich policjantów. Którzy podrzucają nam nielegalnie imigrantów do Polski. To oczywiście spodoba się części pańskich wyborców, bez wątpienia hasło, że będzie pan twardy, tylko wie pan co, ja tego nie kupuję właśnie dlatego, że ja przeczytam konstytucję. Polski prezydent jest jednym z najdziwaczniejszych tworów w historii w ogóle prawodawstwa światowego, bo ma bardzo mocne polityczne... bardzo mocne polityczne poparcie. Wybiera go 10-11 milionów Polaków. Później jak przeczyta konstytucję, się okazuje, że on w zasadzie niewiele może. To zależy. Kompetencje prezydenta są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony są słabe, ale z drugiej strony są potężne. Mówię tu o wecie prezydenckim. Bardzo silną pozycję ma prezydent Francji. Tak? Może rozwiązać parlament. Może przepchnąć ustawę bez zgody parlamentu, a nie ma prawa weta, pomimo bardzo silnej pozycji. A w Polsce prezydent ma prawo weta, tylko z niego nie korzysta. A jak ja będę prezydentem, będę korzystał z tego prawa. To jest bardzo silny argument negocjacyjny. Mając prawo weta, może naprawdę wiele wytargować od drugiej strony. No to zobaczymy oczywiście. Znaczy nie zobaczymy oczywiście, ale to już inna sprawa. Bo pan a dlaczego nie? Bo pan nie wygra tak wyborów. Skąd pan wie? Bo pan w sierpniu przyszłego roku chce robić akcję Piwo z Mentzenem. Pan też dokładnie wie, że pan nie wygra tych Panie wyborów. Panie redaktorze, ale co panu szkodzi wystartować? W 2005 roku to pan był moim zdaniem w liceum. Nie, maturę zdałem w 2004, bo tam rok wcześniej zdałem. Okay. W każdym razie, Lech Kaczyński na prawie rok przed wyborami miał jakieś 7%, a wydawało się, że główni kandydaci to będzie Cimoszewicz oraz Donald Tusk, z których żaden nie został prezydentem. A poparcie PiSu w roku tam 2001 to było jednocyfrowe, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, proszę pana. Dalej. W poprzednich wyborach Platforma Obywatelska wystawiła panią Kidawę-Błońską, której sondaże spadły do 3% i została wycofana. Idący jak burza Sławomir Mentzen, idący jak burza lider Konfederacji Sławomir Mentzen, też zapowiadał, że jego partia
Proszę pana, mieliście w sondażach ile? 14%? 15%? Były takie momenty. Skończyliście na połowie tego. Też prawda. A Sławomir Mentzen dostał w tym studiu straszliwy łomot od Ryszarda Petru. I? A propos tej debaty cudownej, może czas na rewanż? Zaprosi pan na przykład Ryszarda Petru do dyskusji o podatkach choćby? Bo teraz jest... Obecnie to z Ryszardem Petru nie mamy zbyt wielu punktów spornych, ponieważ w tych głównych tematach, typu na przykład składka zdrowotna, to mamy to samo zdanie. Właśnie chciałbym to pana obniżyć spytać, popiera pan pomysł Ryszarda Petru i Polski 2050, by obniżyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorców? Całkowicie zgadzam się z tym, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców powinna wyglądać tak jak przed Nowym Ładem, a ZUS powinien być dla przedsiębiorców dobrowolny. Więc oczywiście, jeżeli wejdzie do Sejmu... Tego drugiego akurat nikt nie popiera. My popieramy, dlatego należy głosować akurat na nas. I teraz, jeżeli wejdzie do Sejmu ustawa, bo nie wiadomo, czy wejdzie, w wersji przywracającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, to oczywiście ją poprzemy. A jeżeli to trzeba będzie zrobić wbrew głosom części rządu, to to sama przyjemność. Myślę, że do tego nie dojdzie, to znaczy nie dojdzie do takiego głosowania. A wie pan, że już było kilka głosowań, gdzie my głosowaliśmy razem z Polską 2050 i Platformą przeciwko sojuszowi Lewicy i PiS-u w sprawach gospodarczych i wygrywaliśmy te głosowania? Tak, bez wątpienia, tylko to... Dobrze. To temat na zupełnie inną rozmowę oczywiście, co się będzie działo z tą koalicją. Natomiast pytanie, rozumiem, że tak, będzie pan oczywiście wspierał Ryszarda Petru w tej jego walce, ale pan dobrze wie, że Petru niczego nie przewalczy. Żeby wygrać, trzeba grać. W związku z czym warto się starać, robić cokolwiek, licząc na to, że może się uda. Ale rozczarowuje mnie pan. No bo tak, liczyłem już na ognistą debatę Bosak-Mentzen i jej nie będzie, bo Krzysztof Bosak w prawyborach nie wystartuje. Liczyłem być może na powtórkę z debaty Mentzen-Petru i też jej nie będzie. Bo chyba, że Ryszard Petru będzie kandydował w tych wyborach. Nie wydaje mnie się. No to nie poradzę. Właściwie to z kim pan... A to nie ja rozczarowuję, to moi kontrkandydaci będzie... się wycofują w takim razie. Boją się pana. Pewnie tak. Z kim pan będzie debatował? A to zależy, kogo wystawią PiS i Platforma. Tego nikt nie wie, bo te dwie partie są nieuporządkowane, nie są tak zjednoczone jak Konfederacja, nie są tak decyzyjne, ani tak sterowne i do teraz nie wiedzą, kogo wystawią. A propos Konfederacji, dlaczego ona jest w Brukseli podzielona? Wprowadziliście, jeśli dobrze teraz liczę, raz, dwa, trzy... sześcioro przecież Grzegorz Braun. A Grzegorz Braun. Sześcioro europosłów. No i tak. Tylko Stanisław Tyszka i Ewa Hernik-Zajączkowska, no jeszcze Marcin Sypniewski są w grupie. Są w grupie Europa Suwerennych Narodów. Panu się podoba ta grupa swoją drogą. Razem z AfD są tam. Z Alternative für Deutschland. Z niemiecką partią... Ja nie wiem, jak ją nazwać. Mówią o niej skrajnie prawicowa, ale to są jacyś socjaliści, tylko skrajni i skrajnie nieznoszący Polaków. Podobać to musi mi się moja żona, a nie jakiś polityk albo jakaś partia polityczna. W Europarlamencie jest się po to, żeby realizować swoje interesy, załatwiać pewne sprawy. AfD, podobnie jak pozostali członkowie Europy Suwerennych Narodów, mają bardzo zbliżone nas podejście do Unii Europejskiej. Ale dlaczego tylko połowa z deputowanych Konfederacji jest w tej grupie? Z dwóch przyczyn. Ania Bryłka oraz Tomek Buczek nie chcieli dołączyć do tej grupy, a Grzegorz Braun nie dostał zaproszenia. No, Brauna to nikt nie chciał akurat. Niestety jego dotychczasowa działalność została uznana za zbyt ryzykowną. Ale powiedział pan, wspomniał pan o żonie, że musi się panu podobać. W kampanii prezydenckiej będzie pan pokazywał żonę i dzieci? Z żoną się umówiłem już dawno temu w ten sposób, że to ja pisałem się na to, żeby wejść do polityki, a ona nie. W związku z czym nie będę jej zmuszał do czegokolwiek. Jeżeli będzie chciała wziąć udział w jakiejś części kampanii wyborczej, to oczywiście będę z tego powodu szczęśliwy. Natomiast jeżeli nie będzie chciała, to jest jej sprawa i jej decyzja. A dzieci? Dzieci są jeszcze być może za małe, żeby podejmować świadomie tego rodzaju decyzje. Natomiast nie będę zmuszał rodziny do wzięcia udziału w kampanii wyborczej. Zostanie osobą publiczną, rozpoznawalną, nie jest zbyt przyjemne. Wiąże się naprawdę z wieloma nieprzyjemnościami, problemami i nie zamierzam szkodzić swojej rodzinie tylko po to, żeby pomóc sobie w kampanii wyborczej. No dobrze, czyli
żony zobaczymy w ostateczności, dzieci pewnie wcale i tak będzie wyglądała pańska. Zatem to ja startuję w tych wyborach, a nie moja żona. Zauważyłem... Ona by miała pewnie większe szanse jako kandydat PiSu, bo rzeczywiście jest ładna i dobrze wygląda. Jest też mężczyzną?